Witam serdecznie. Dalszy ciąg suszenia warzyw i owoców. Tak wygląda moja włoszczyzna młoda do suszenia. Ona jest zmieszana. Marchewka, pietruszka, seler i por. Jedna akurat tu jest porcja. I to wystawię za chwilkę na słońce. Ono momentalnie będzie schło, bo jest drobno pokrojona. To będzie oczywiście włoszczyzna później wykorzystana na wędrówkę górską w taki sposób, że do termosu włożę trochę kaszy, bulgur albo kurskus, przeważnie bulgur daję. Dodam do tego termosu na sucho tą kaszę oczywiście, bo w schronisku są takie warunki, że nie ma gdzie ugotować, więc dobieram takie produkty, których nie trzeba gotować. Akurat kasza bulgur należy do tych kasz, których nie trzeba gotować, wystarczy je zaparzyć we wrzątku. I do tego właśnie, do tej kaszy dodam trochę tej włoszczyzny. Do tego dodam garam masala. Dodam trochę kurkumy, troszkę imbiru, specjalnie rozgrzewające przyprawy, dlatego że na wędrówce bez względu na pogodę dobrze jest takie przyprawy rozgrzewające dać. Z jednej strony, kiedy jest upał, to te rozgrzewające wyprowadzają gorąco na zewnątrz z ciała, a jak jest zimno, deszczowo, no nigdy nie jest tak bardzo zimno, w sierpniu, ale jak deszczowo, troszkę tak wilgotno, to też przyjemnie się rozgrzać takimi przyprawami i bardzo dużo daje to energii też w trakcie wędrówki. Więc jeszcze tutaj dodam troszkę soli i jeszcze troszeczkę oliwy z oliwek. Następnie zalewam wrzątkiem do pełna, zakręcam termos, wrzucam do plecaka i idę w góry. I to po tych, jak tam po 2-3 godzinach będziemy chcieli zjeść, to już będzie ta potrawa doskonale ugotowana, że tak powiem. Gorące, przyjemnie, aromatycznie właśnie ta włoszczyzna bardzo przyjemnie się wtedy, ona nie jest gotowana, proszę sobie właśnie zauważyć. I co daje bardzo przyjemny smak, zapach, trochę ta włoszczyzna się żuje, bo ona jest tylko zaparzona i w związku z tym jest bardzo naprawdę smaczna. Kasza jest w pełni ugotowana po tych 2 godzinach, to już spokojnie nawet po godzinie, po 20 minutach nawet, no ale wiadomo, że tak szybko się nie je tego. Także to jest taka druga potrawa przy barszczyku czerwonym w górach, którą spokojnie się zjada. I człowiek jest nasycony, usatysfakcjonowany też smakowo, rozgrzany i gotowy do podjęcia następnego wysiłku. Także tutaj będę suszyć tę włoszczyznę właśnie na słońcu, a jak mi nie doschnie do wieczora, to trochę ją podsuszę w suszarce. Tutaj banany, które już są prawie wysuszone. Pokazywałam poprzednio, jak je układałam. Teraz już są prawie podsuszone. Są przepyszne naprawdę, więc warto je sobie też zrobić. Teraz są bardzo tanie banany, bo nawet tam po 2 zł widziałam, po 2-3 zł to już najwyżej na targu. Także są, warto teraz podsuszyć je. I jeszcze tu chcę pokazać morelki, a one dopiero się zaczynają suszyć. Akurat je też trochę dodaję, bo mi zostało trochę moreli, więc one będą się fajnie podsuszać też. Oczywiście wszystkie rzeczy są dostępne w marketach, ale wiadomo, że one są siarkowane. To są no, niedobre takie rzeczy. Włoszczyzna też jest dostępna, ale też jest siarkowana. I też jest niedobra, natomiast takie własnej roboty są bardzo smaczne, a banany bardzo polecam. Także tyle dzisiaj, dziękuję bardzo, do widzenia.